Właściwie to chciałem usprawiedliwić nieobecność moją już przez dłuższy czas na tym programie naszych spotkań dotyczących książek. Dzisiaj właściwie chcę powiedzieć, że ta książka, którą trzymam w ręku, jest powodem tego, że znowu nie będzie mi jakiś czas i że będę zaangażowany właśnie bardzo w to, co jest tematem tej książki. Może zaściśle o tym mówię, bo chodzi o postać, którą ta książka prezentuje i to, co ta postać uczyniła w moim życiu. Jak bardzo mnie wciągnęła w to, co tej postaci się przydarzyło. To był żeglarz, pierwszy Polak, który opłynął świat dookoła. Na zdjęciu tutaj w laptopie moim widać domek, który zbudował ten żeglarz Władysław Wagner na wysepce Belamiki na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. To, co widać, tą wodę, to jest Zatoka Trellis Bay. Tam będę pojutrze. Jadę na zlot, który organizujemy co 3 lata w tym miejscu dla uczczenia Władysława Wagnera. On tam spędził w tym miejscu 10 lat. Odkrył tą zatokę, przebudował, rozbudował. Właśnie to nic nie było. On to wszystko wykarczował i zbudował domy, które do dzisiaj istnieją. Różne mają przeznaczenie i zbudował tam lotnisko, na którym wyląduje w sobotę, czyli za 2 dni raniutko. To wszystko, co się zdarzyło tam, na tą zatoką, Wagnerowi, jego żonie, dzieciom, to jest temat spoza tej książki. Tak się tą książkę napisał właściwie już na emeryturze. W 1986 roku ją wydał, a zmarł w 1992. Tą organizację zlotów upamiętniających jego pobyt tam, jego sukcesów pobyt tam, rozpoczęliśmy przed 12 laty. Władysław Wagner, postać niezwykła, mało jeszcze popularna w polskim środowisku, może dlatego, że w sumie niewiele książek ukazało się napisanych przez niego, tylko 3, a o nim może kilka, z tego ja sam napisałem chyba 3. Chyba tak, a może 4. Książka By the Sun and Star powstała na Florydzie. To już było wiele lat po wydarzeniach, o których opowiada. A dotyczy ona rejsu wokół ziemskiego. Władek Wagner był pierwszym Polakiem, który opłynął kulę ziemską pod żaglami i świetnie to opisał. Wcześniej jeszcze, to w ogóle to się działo przed wojną, bo on ten swój rejs rozpoczął z Gdyni. Wyruszył 8 lipca 1932 roku, a zakończył, nie dopłynął do Gdyni, zakończył 2 września Great Yarmouth w porcie brytyjskim, czyli w drugim dniu wojny 2 września 1939 roku. Tak się zakończył ten rejs, tak się kończy ta książka. Ale to wszystko, co potem się działo, jest mało znane, mało może popularne, bo już tych książek nie było. Staram się, jak mogę, artykułami, wspomnieniami, prezentacją niektórych wydarzeń spopularyzować ten fakt, ale tutaj trzeba biografii, solidnej biografii. Nie wiem, czy kiedyś powstanie. Ja już na pewno jej nie napiszę, ale może ktoś inny to zrobi dobrze. Po wielu trudach, po wielu latach udało się tą książkę przetłumaczyć na język polski i wydać. To wydanie to pochodzi z, jest wynikiem działań kilku osób. Brałem w tym udział, ale przede wszystkim heroizmu wydawcy Andrzeja Kowalczyka, który mieszka we Francji, bo tylko tam mogła ta książka się ukazać. W Polsce wiele było przeszkód, zawsze były przeszkody, żeby tej książki w języku polskim nie wydać. Obok zdziwienia, bo to często publicyści dziwią się, jak to możliwe, że książka
Władysława Wagnera nie ukazała się w Polsce. No nie ukazała się. Ja też czyniłem wielkie starania, wiele starań, żeby doprowadzić do przetłumaczenia na język polski wydania w Polsce. To było niemożliwe. Środowisko żeglarzy, wspaniałych ludzi, żeglarzy wspaniałych, jest pełne osób silnych, działających tak, że żeby umniejszyć wagę wyczynu Władysława Wagnera, przez co ich wyczyn, może nie aż taki, ale staje się bardziej popularny. No jest to troszkę żalu, przemawia przez to, co mówię, ale takie są fakty. Te dwie książeczki, czyli Pokusa Horyzontu, to jest oryginalna książka wydana w Polsce przed wojną przez Władka Wagnera w 1937 roku. Już taka troszkę pożółkła, no właśnie. Jest to relikwia w moim zbiorze, a to jest reprinting. Również przez Władka napisana książka, ale to nie jest oryginalna książka, to jest reprinting, czyli powtórzone, ale bardzo dokładnie, tak powiedziałbym, dokładnie, stuprocentowo. W 1934 roku to wydał w Polsce. Ilu w tym czasie w Polsce nie było, to wysyłał te swoje rękopisy i tam wydawał. Dlaczego mówię, że to postać niezwykła? Bo to nie tylko chodzi o to, że on żeglował, że opłynął świat dookoła, że no, zrobił to, co wielu innych wielkich żeglarzy robiło, nawet czasami kilkakrotnie, ale warunki, w jakich powstało jego marzenie, żeby tego dokonać, jego wiek, on miał 19 lat, jak wyruszył z Polski w ten rejs, brak doświadczenia, ale ogromna odwaga. I potem to, co czynił po drodze w czasie tego rejsu, a później na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w wielu innych miejscach, na Karaibach, potem na Florydzie, to wszystko było niezwykłe. To trudno uwierzyć, że jeden człowiek mógł mieć aż taką wiedzę i takie umiejętności, żeby to wszystko zrobić. Budował domy, lotniska, drogi, a przede wszystkim jachty. Trzeci jacht, on opłynął świat na trzech jachtach. Trzeci jego jacht to do dzisiaj podziwiane przez konstruktorów, dzieło konstrukcji jachtowej. Na Brytyjskie Wyspy Dziewicze po wojnie on dotarł wraz ze swoją żoną Mabel na jachcie, na ulubionym, ukochanym jachcie królowej Elżbiety. Zdobył ten jacht, można powiedzieć, że stał się właścicielem w sposób cudowny, nadzwyczajny. Opowiadam o tym w różnych swoich artykułach i opowieściach, które snuję w gronie przyjaciół. Dlatego, że to wszystko, to również, jak stał się właścicielem tego przepięknego jachtu, ten jacht nazywał się Rubikon. Władek na nim pływał 45 lat. To jest coś niesłychanego, drewniany, piękna konstrukcja, zbudowany przed wojną właśnie dla królowej Elżbiety. I można by powiedzieć, że streszczać się w opowieści o Wagnerze to jest, właściwie to jest nie fair, to jest grzech. Bo bogactwo tej postaci w wielu rzeczach, w wielu wymiarach jest tak nieprawdopodobne, że krótki program parominutowy tego nie załatwi. Staramy się to popularyzować w gronie przyjaciół, w gronie żeglarzy, ludzi, którzy mądrze prowadzą tą popularyzację Wagnera. I robimy te zloty. Na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w zatoce Trellis Bay, za kilka dni spotka się tam kilkuset żeglarzy, polskich żeglarzy, i będziemy wspominać i czcić Władka Wagnera. A do tego tematu, tych książek, w moich programach jeszcze wrócę.